Cześć, siemanko, z tej strony Addikson i witam wszystkich na moim kanale. W czwartym odcinku serii Road to Glory Borussia Dortmund. W tym odcinku wbijemy 104 overall składu, zagramy meczyk z widzem w head to head, no oczywiście przetestujemy składzik. Do tego z zamętu Carnival odbiorę gracze 93 overall, sprzedamy go i otworzymy paczki Team of the Week. Może bundla, jeszcze pojedyncze paczki. Zobaczymy, jak to będzie, bo jest do trafienia między innymi Robert Lewandowski 90 overall, jeszcze 88 Pierre-Emerick Aubameyang. To warto otwierać. Jeżeli ktoś ma dużo końców i trochę szczęścia, to może coś ciekawego trafi. No i tak, jeszcze przed rozpoczęciem zapraszam do mojego Instagrama z FIFA Mobile, Addikson FIFA Mobile. Jeszcze nie obserwujecie, serdecznie polecam zaobserwować codzienne newsy, posty, na przykład jak odcinków nie było, to tam posty zawsze codziennie po 2-3 wrzucam. To tam na Instagramie jestem aktywny bardzo, też relacje różne wrzucam, to serdecznie polecam zaobserwować, kto jeszcze nie obserwuje, i również kto jeszcze jest nowy na kanale, nie subskrybuje, to serdecznie polecam zasubskrybować kanał. Brakuje 50 subów do 5000, to jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to polecam zasubskrybować, bo warto, ponieważ to konto będzie rozdane w losowaniu na 5000 subskrypcji. To może właśnie ty zasubskrybowałeś, będzie specjalny odcinek o tym koncie, zasady konkursu. Jeżeli je spełnisz, to konto będzie twoje. No i tak, zaczynamy pewnie od Carnibala. Odbiorę tutaj gracza 93 overall. Dokładnie to będzie Demirbay. Jego odbiorę, on kosztuje teraz 3,5 miliona, to od razu go sobie sprzedam, bo dosyć fajny coins wpadnie. Do tego będzie można, no, paczki sobie otworzyć, trochę składzik podbijemy. Odbieramy Demirbaya. Tutaj teraz dali mecze i 12 tych brown mask można więcej zdobyć, czyli no praktycznie gracz 97 jest do zrobienia. Na luzie jest Demirbay. To jest Sule na przykład, jakbym tutaj chciał robić, bo na głównym koncie będę go, no pewnie odbiorę, nawet gemy mam, to na luzie go odbiorę, bo tutaj dali wczoraj, była aktualizacja trochę właśnie te meczyki, bo tam był ostatni meczyk, jeszcze raz tutaj wbiję, że w tym piątym, gdzie trzeba mieć 4 graczy z jednej reprezentacji, z reprezentacji, to tutaj było 0,2,35 minuty, to teraz zrobili od, no tak samo jak było z tym czasem, ale jedną bramkę zmniejszyli, też tutaj dogrywka jest, w sumie ta dogrywka jest zbędna, bo mogli od razu karny dać na przykład, bo tu dogrywka się dłużej gra niż ten mecz, bo tutaj 25 minut, a tam kurde dogrywka 30 minut, trochę bez sensu moim zdaniem. By lepiej by było, jakby dali tutaj od razu karne, jeżeli by remis był. Tak tutaj w 72 wpada tych niemieckich maseczek normalnie. Też możecie w komentarzach napisać, kogo by już odebraliście. Bo na tym koncie jeszcze może tego Hermana uda się zrobić też na sprzedaż. Jakieś paczuszki jeszcze otworzymy przed rozdaniem tego konta. I dobra, a jeszcze ten meczek pokażę, że tutaj dodali. Pewnie i tak już każdy wie. No i o, tutaj właśnie ten meczek jest, na przykład tutaj Inter był. 12 tych masek wpadło i to jest, no 7 dni, 8 dni będzie tak jak sypało, to na luzie idzie. Nawet tam pewnie trochę będzie trzeba gemu paczkę otworzyć. Może jeżeli ktoś z tych maskarady turnieju się udaje wygrywać te turnieje, tam są na przykład 18 tych maseczek wpada, to na luzie bez wydawania gemów, a tak no pewnie z paczkę będę musiał wydać na przykład na głównym koncie, bo ten turniej no ciężko się gra, bo trafiam 118, 119 obrali, porażka miejsca, to kiepsko trochę. I dobra, tutaj 5 minut prawie wstęp ze składu, a kurde, sprzedać miałem, sprzedamy Demirbaya, 3,5 kosztuje, za 3200 sprzedam, żeby się sprzedał od razu. Tu jeszcze Da Costę mam, bo jego brałem jako czwartego gracza, bo tam trzech miałem, a właśnie jednego mi brakowało, to sobie Da Costę kupiłem. Tutaj Demirbaya 2700 tak kosztuje, wystawię za 3200, żeby się szybko sprzedał, 3 miliony.
I dobra, mam nadzieję, że to jeszcze, póki meczyk zagramy, to na samo zakończenie odcinka jeszcze paczuszki otworzymy. Też jak tutaj widzicie, Sterlinga już odebrałem w kampanii Legends. Wszystkie połączyłem, tylko się zastanął, kto te konto wygra, będzie no, musiał grać te mecze no, w tych kontynentalne, ligowe, co nie. To właśnie, no, już tutaj z kampanią Legends nie będzie się męczyła ta osoba, która wygra te konto. I dobra, szybkie podbijanie, a w sumie jeszcze nie podbijanie, bo końców nie mam. Tutaj, jak widzicie, 69, kurde, kart się sprzedało. Posprzedałem, co miałem, też karty fajne trafiałem z Legends, bo tam na przykład 77 sypało fajnie, ale w sumie te karty to posprzedałem po 15 tysięcy, taka cena ich. No tu jeszcze kilka, na przykład to Lopeza trafiłem z gwarantowanej elity. No tutaj jest dosyć dużo końców padnie, bo na przykład Handanowicz, którego sprzedałem no, za 1 000 000 końców, trochę mało i to jak. Ale takie 2,5 miliona, około 3 powinno być na luzie. Tutaj jeszcze ten goldów dużo jest. Też posprzedawane, niektórzy coś tam warte, niektóre o, na przykład Team of the Week 5700. No tutaj trochę ten, na przykład srebrna karta 33 tysiące. Różnie tutaj. Różna wartość tej karty i zobaczymy, ile tutaj 69 tych kart odpieramy. Zobaczymy, ile będzie. Tak myślę, będę miał gdzieś koło 3,5 pewnie. Z tym, co miałem, bo tam chyba jakieś 400 tysięcy miałem, a tutaj ktoś zaproszenie wysłał. Do ligi jeszcze ktoś tutaj chce wbić. To sobie później tutaj ogarnę, ile będziemy mieli. 3,600, no prawie ich zgadłem, prawie zgadłem. Za 3,600 podbijemy ten składzik. W sumie tutaj tych graczy poprzepalam, których mam, czyli na przykład tutaj Bruno, bo im nie będę grał w ogóle. A za to tutaj DLNA wpadnie na 91. 680 zapłaty, potwierdzamy. DLNA podbite. O, tutaj jeszcze o, skill boosty wpadną z tego, bo z questu, bo tam za wydanie chyba końców czy czego. Czy tam, no chyba końców, dostaje się skill boosty. To też trochę skill boostów wpadnie. Dalej, tutaj może właśnie skill boosty podbijam, bo tu mam shot power dla dwóch graczy, Sancho i Thorgan Hazard. Tutaj fajnie ten skill boost podwójnie się wbił. Dalej, no kilka tych skill boostów mam do podbicia, bo na przykład free kick, Brandt na 10. Kolejne tutaj, tego nie będę podbijał, bo właśnie jeszcze wpadnie obrońca, jeden obrońca wpadnie za Zagadu, wpadnie Zagadu w wersji Team of the Week z markingiem, bo właśnie w tej nowej drużynie jest Zagadu z skill boostem marking i tego sobie wymienię, co mam 70, chyba to jest 9 podbity na 90. Tutaj to jest dla Haalanda skill boost na 9. Tu też fajnie te skill boosty lecą. Też tutaj jak turnieje były, to tutaj praktycznie nie grałem tych turniej, co przed był Boxing Day, to na przykład tutaj tego turnieju nie grałem, a tak skill boosty fajnie tutaj to wygląda, bo na 10, 9 mam. Tutaj kapitan DLNA. Też tutaj ten skill boost daje do longshotów, to też jak na pomocnika to jest doskonały, najlepszy to jest longshot lub free kick, ale ten kapitan też jest dobrym skill boostem, bo też do dribblingu daje. To jest skill boost też prima sort. I jeszcze tutaj mam, no tego skill boosta nie będę podbijał. Jednak ten, bo myślałem, że to ten ma Zagadu skill boost. A jednak Hummels. I tak jest Hummelsik na też 10 skill booście. No i to wszystko. I to wszystko podbite. 104 będzie, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. To właśnie, kupimy te Zagadu z oby drogi. Tam chyba się już jakaś karta sprzedała. Mam nadzieję, że Demir Bay już się sprzedał. Nie wiem do ilu tutaj, 200 tysięcy. Bo ta karta może być droga z tym markingiem, to cena może być wysoka, ale no nie musi być, bo kosztuje 118. No świecącego sobie chyba kupimy.
Dobra, 117, może nawet po 70 tysięcy go bym kupił, ale już niech będzie tutaj za 117. Gdy statystyki na czerwono ma, bo na przykład nie jest podbity. 9 overall mniej, to temu i na czerwono, ale podbijemy to, te statystyki przeskoczą te, co ma tutaj. Bo na przykład tak, no na czerwono tylko. No na czerwono i to fest. Jeszcze zobaczymy w obronie. No na czerwono i to mocno, ale podbijemy tego. Też tutaj tego Romana Lis sobie przypalimy. Tak, i jeszcze tak zrobimy i dorzucimy jeszcze sobie do pieca normalnie. Od razu zagadu na 91. No prawie milion, ale plus 10 od razu. Potwierdzamy. I tak, no to jest znów zadanie pokończone z tym wydanymi końcami, bo to chyba albo końcami, albo z wydanym eksem to zadanie się ukańcza. I 104 będzie, jeszcze jednak nie, jeszcze nie. Tutaj jeszcze musiałbym tego Sterlinga przepalić, jak tak. To od razu lecimy z Sterlingiem. Tak, 600 tysięcy, no kurde, prawie końce wyzerowają. Tutaj jeszcze Haaland na 91 wpadł i teraz pytanie, czy będzie, czy nie. Nie jednak, jeszcze nie, czyli jeszcze jednego gracza będę musiał podbić, jak tak. Tutaj jeszcze skillboosty podbierałem, może jakiś jeszcze uda się podbić na jeden więcej. Nie zobaczymy tutaj, czy nic jednak nie podskoczyło. No nie, tu kurde prawie kontry, już tutaj prawie kontry, bo 3 skillboosty brakuje. No i nie podbije. Jeszcze zobaczyć, co tutaj się sprzedało. Demirbay, o i kurde, dobrze jest. Kupimy może jakiegoś gracza 90 overall. Tutaj jeszcze nawet się końce nie załadowały. O dobra, 3 miliony. 3 miliony jeszcze są. Obrońcę czy tu pomocnika, kurde. 90, nie wiem do ilu. A w sumie mam tego Demirbaya. Znaczy tego Demirbaya, kurde. Dacoste i tego Dacoste może sobie przepalę. Bo go kupiłem za 900 tysięcy. W sumie to i mogę go sobie przepalić. Expo może starczy, czy nie? O, starczy, kurde. No trochę za dużo jest. Tu oczywiście trzeba trochę oszczędzać. I tak, no 700 tysięcy prawie, ale za to będzie Delaney na 92. I teraz już chyba mam nadzieję, że będzie te 104. Tak, tu jest Delaney na 92. No i teraz pytanie, czy będzie, czy nie. I jest, dobra, jest 104, 170 zgrania. Tak to na razie sobie wygląda. Też tutaj właśnie perki, bo tutaj już niebawem, znaczy niebawem, już dzisiaj pewnie, jeżeli wygramy turniej ligowy, to w 50 wpadnie. I tu odbiorę plus 1, już poza odcinkiem będzie 105. I tutaj 106 niebawem, 107, no pewnie jak to konto będę rozdawał, czyli gdzieś tak w marcu 10, gdzieś koło 10 te konto będzie odcinek o tym, że będę te konto normalnie, zasady konkursu, co zrobić, żeby to wygrać, co nie, to pewnie tak 107 powinno być. Tak to na razie sobie wygląda, też możecie opinię, ocenę tego składu napisać. No i meczyk, czas na meczyk head to head. Zaraz z Janem Oblakiem się skontaktuję, z moderatorem, który jest zawsze na streamach, na premierkach. To od razu pozdrawiam i lecimy z meczykiem. Dobra, lecimy z meczykiem z Janem Oblakiem. Tu już zaproszenie zostało wysłane, akceptujemy i lecimy. Jednak tutaj coś, tutaj jakieś nieporozumienie jeszcze raz. O, wysłał jeszcze raz. I dobra, akceptuję i lecimy z meczykiem, zobaczymy, jak się będzie grało tym składem. Też tutaj może być tak, że jakieś szumy będą, bo tak trzymam telefon i staram się nie tutaj tego mikrofonu nie przytkać, bo wtedy będą pewnie jakieś szumy, nie szumy.
to staram się go tutaj nie przytkać, bo może być tak, że jak będzie ten odcinek, to będą jakieś kurde szumy, nie szumy, albo będzie cicho mnie słychać, to od razu przepraszam. I tak, tutaj skład Janka 99, tutaj u mnie 104 Borussia Dortmund i lecimy. Meczyk. No i tyle by to byłoby. W strzałach 6 u mnie, 4 celne u Jana Oblaka, 4-4 po jednej bramce. No i tyle byłoby to. Lecimy jeszcze z openingiem na samo zakończenie odcinka Team of the Week. Dobra, meczyk zagrany, lecimy jeszcze z openingiem. Wyzerujemy te końce, mam te 2 300 000, otworzymy 9 paczuszek. Może się uda jakiegoś gracza 85 plus trafić, to się jeszcze na plus wyjdzie. Pierwszą polecimy z bundlem od razu. A później jeszcze 4 pojedyncze paczuszki sobie otworzymy, bo tu chyba tokenego nie mam. Ale mogę się mylić. No jednak nie mam żadnego tokena. I tak, bundle. Lecimy tu jeszcze z Bruno do tego do trafienia. Koke, Kolarow. Fajne karty są do trafienia. Zobaczymy, czy szczęście dopisze. Ostatnio Salaha trafiłem. Przedostatnio, bo to było chyba 2 tygodnie temu. 3, chyba nawet 3 tygodnie temu. Zobaczymy, jak to będzie w tym tygodniu. Nowe Team of the Week. Może lepszy fart, może nie. 78 i tu mamy 79. Kolejna paczuszka. I tak, 73, 74 i tutaj mamy Nacho Monreal. 78. Trzecia paczuszka. I tak, tutaj mamy 82 i tutaj 82, kurde, Diogo Jota.
świecący i nieświecący. Dwie elitki w jednej paczce. Będzie jakiś clickbait w tytule. I tak, tutaj kolejna paczka 73. 75 i tutaj mamy Nacho Monreal. I ostatnia paczka z bundla. I patrzymy jak tutaj będzie. Czy jeszcze elitka będzie w tej paczce ostatniej z bundla, czy nie. 70, 73 i tutaj na końcu no Diogo Jota 82. Klątwa chyba. Tu jeszcze paczki pojedyncze sobie otworzymy. 4, bo tutaj chyba już na piąte nie nazbieram, bo już w sumie nie mam skąd końców brać. Jeszcze tam w sumie jakieś karty się sprzedają, ale pewnie się nie uda nazbierać jeszcze tam ponad 100 tysięcy. 76 i tutaj mamy 79, a tutaj ten gracz Niang 1,88 m. Główki słabe. Kolejna paczka. I tak, tutaj mamy o coś się sprzedaje. Może jeszcze się uda nazbierać na tą ostatnią paczkę. 79 to już chyba minimum elita, ale w sumie nie musi być elity, a jednak jest. Kolarów 85. Jest elitka 85. Jeszcze dwie paczuszki. Może jeszcze na tą jedną się uda nazbierać. Ciężko powiedzieć trochę. I tak, tutaj mamy w tej paczce, o tutaj już 78, 79 i tutaj mamy, o nie kurde, tak kiedyś miałem i to chyba nie raz na openingu, że 3 goldy z tych właśnie z 11, tak można powiedzieć, to właśnie już nie raz się tak powtórzyło, że 78, 79 i 79. Tutaj i tak, prawdopodobnie ostatnia paczka, chyba że jeszcze, jak mówiłem, się uda jakoś te końce nazbierać na tą ostatnią. I tak, tutaj 71, 74 i na końcu 78. No brakuje jeszcze 140 tysięcy, chyba nie ma szans nazbierać, bo tutaj bruk się nie sprzedał. No to w sumie i nie nazbieram, bo tu będę miał połowę zabraknie pewnie na paczuszkę. No jeszcze brakuje 100 tysięcy. No i dobra, chyba już nie będę tych końców wydawał, lepiej sobie w Karnibal otworzę te paczki z tą energią. Bo jeszcze może się uda jednego gracza odebrać 93 z tego eventu. No i dobra, jeszcze raz, tyle by to byłoby z tego odcinka. Jeżeli odcinek się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli jesteś nowy na kanale, no i do następnych odcinków. Yo!